Ale Polacy z okręgu wileńskiego, z których Rosja próbowała stworzyć swego rodzaju Donbas na Litwie, są prorosyjscy. Jan Paweł II przewraca się w grobie, gdy widzi Polskę prowadzącą gierki z największymi komunistami tej planety. Poświęćcie część swoich interesów, ale oddajcie je dla wspólnego dobra i przywrócimy imperium, które kiedyś mieliśmy między Bałtykiem a Morzem Czarnym. A Ukraińcy to nasza przyszłość i koniec Imperium Rosyjskiego. Welcome to the Black Sky. My name is Piotr Mateusz. Witam Państwa na kanale Czarne Niebo. Nazywam się Piotr Mateusz Bogułowicz, a naszym dzisiejszym gościem jest Żygimantas Pawilionis, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Litewskiego Sejmasu, były ambasador Litwy w Stanach Zjednoczonych i Meksyku. Dzień dobry. Good morning. Thank you. My pleasure. We are talking a day before the 3rd of May. 3rd of May 1791 in Polish history. Rozmawiamy dzień przed 3 maja. 3 maja 1791 roku. W historii Polski to bardzo ważny dzień. Wszyscy wiemy, co to jest za data. Data uchwalenia Konstytucji 3 maja, jak ją nazywamy w Polsce. Świętujemy co roku. To nasze święto narodowe, dzień wolny od pracy. I wiem, że chociaż na Litwie nie ma ona aż takiej wagi, jest to dzień roboczy, jest to także dzień upamiętnienia Konstytucji. But you commemorate also the Constitution. Yes, because we do not consider it only as Polish day. Tak, ponieważ nie uznajemy tego tylko za polskie święto. To nasze święto. To nasza wspólna konstytucja. Za mną wisi nasz wspólny król, Zygmunt August. Nazywam się Zygmunt, a mój syn nazywa się August, więc dzielimy tę samą historię. Kiedy byłem ambasadorem w Waszyngtonie, zawsze przypominałem naszym siostrom i braciom Amerykanom, że wraz z naszą konstytucją 3 maja staliśmy się jeszcze bardziej amerykańscy, ponieważ nasza konstytucja była dość bliska amerykańskim ideałom. Zostaliśmy unicestwieni przez 3 autokracje tamtych czasów i to jest trochę podobne do tego, co próbują teraz zrobić Ukraińcy. Próbują przejąć nasze cywilizowane zasady i prawo i są atakowani przez różne dzisiejsze autokracje. Tak więc historia trwa i uważamy, że jest wspólna. I tak, upamiętniamy to. Byłem jednym z wiceministrów spraw zagranicznych, którzy przedstawili propozycję tego upamiętnienia parlamentowi. Mieliśmy sporą debatę na ten temat, ale tak, upamiętniamy to, a może pewnego dnia będziemy u nas także mieli dzień świąteczny. We also make it as a festive day. I to nie jedyny dzień, w którym Litwa upamiętnia swoją wspólną historię z Polską. Common history with Poland. Tak, ale trzeba też zrozumieć, że w radzieckich szkołach podczas okupacji nasza wspólna historia została usunięta z naszych umysłów i naszych dusz. Rosyjskie KGB pracowało na 2 kierunkach, aby stworzyć konflikt między Litwinami i Polakami, a także Litwinami i Żydami. Przynajmniej w naszym przypadku. Teraz robią to samo między Litwinami i Białorusinami na przykład, ale to już inna historia. Tak więc wszystko, co zostało polskie lub wspólne w moich podręcznikach szkolnych, a kończyłem jeszcze radziecką szkołę, było wcieleniem diabła, wszystkiego co najgorsze. A nasza pogańska przeszłość, tych książąt, którzy walczyli z chrześcijańskim Zachodem, była gloryfikowana. I staramy się oczywiście teraz to naprawić. Rozumiemy, że były to kolejne rosyjskie kłamstwa. Wszystko, co pochodziło z Rosji, było katastrofą, w tym zabicie Kalinowskiego przed oknami obecnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Był on jednym z naszych ostatnich bohaterów powstańczych. But together with you, we created the
medieval European Union and just yesterday we Ale razem z wami stworzyliśmy średniowieczną Unię Europejską i właśnie wczoraj, może pan zobaczyć flagę, świętowaliśmy 20-lecie członkostwa, kiedy razem z wami dołączyliśmy do tego klubu. Byłem jednym z zastępców głównego negocjatora, grupy, która tego dokonała. Ale dla nas to nic nowego. Zrobiliśmy to przecież w średniowieczu. Dzisiaj musimy po prostu ukończyć misję. Musimy wprowadzić Ukraińców, a także nawet Białorusinów do naszego europejskiego domu. To właśnie robił Zygmunt August. To właśnie robi ten Zygmunt razem z moimi polskimi braćmi i siostrami z jakiejkolwiek partii. Czy jest to Radek Fogiel, czy Paweł Kowal, czy Bogdan Klich, czy ktokolwiek inny. Robimy to od czasów Kwaśniewskiego i świętej pamięci Kaczyńskiego. I to jest właśnie strategiczne partnerstwo z Polską. To trwa. But our relations are not only roses and good things. We also have. Ale nasze relacje nie zawsze są usłane różami. Mamy też pewne problemy, mamy pewne wyzwania. A jednym z problemów w relacjach polsko-litewskich od lat jest mniejszość polska na Litwie. Istnieje wiele kwestii, zwłaszcza z ich strony, które są dla nich dość problematyczne. Mówię o polskich szkołach i nazwiskach. Jak to wygląda z litewskiej perspektywy? Talking about Polish language schools and surnames. How does it look from Lithuanian perspective? Well, we have to be careful calling it problematic because yes, in Lithuania we have the only Polish minority. Cóż, musimy uważać, nazywając to problematycznym. Ponieważ tak, na Litwie mamy być może jedyną polską mniejszość na tej planecie, która jest prorosyjska. Ponieważ Rosjanie nie mieli na Litwie Rosjan, żeby zwrócić ich przeciwko państwu litewskiemu i od samego początku pracowali z mniejszością polską na Litwie, sowietyzowaną polską mniejszością, która nosiła wszystkie te ładne carskie wstążki. A to nonsens. Nigdy nie spotkałem Polaka, który jest prorosyjski, ale mamy ich na Litwie. Są liderami tak zwanej polskiej partii. Nie wszyscy z nich. Polscy intelektualiści są z nami. Polacy z Wilna są z nami. Ale Polacy z okręgu wileńskiego, z których Rosja próbowała stworzyć swego rodzaju Donbas na Litwie, są prorosyjscy. Nie wszyscy z nich. Na przykład w naszej koalicji mamy minister sprawiedliwości, która jest świetną, cudowną, młodą Litwinką polskiego pochodzenia. Reprezentuje Partię Wolności, najbardziej liberalną partię. Niestety ta polska mniejszość jest bardzo, bardzo, cóż, radykalna i dziwna. A kiedy przyjeżdżali nasi wspaniali przyjaciele z Warszawy, zwłaszcza w czasie jednej z pierwszych wizyt Lecha Kaczyńskiego, odwiedzali swoich braci i siostry Polaków i próbowali powiedzieć: zostańcie z Litwinami. To samo zrobił Jan Paweł II w 1993 roku. Papież, którego kocham, papież, którego wizerunek wisi w moim biurze. Pisałem pracę o walce Jana Pawła II z komunizmem. Mniejszości powinny nas łączyć, a nie dzielić. Na Litwie Polacy mają największą liczbę szkół na świecie, więcej niż 100. Nie znajdziesz żadnego innego kraju na tym świecie, w którym byłoby lepsze warunki dla polskiej mniejszości niż na Litwie. Ale Rosjanie nadal pracują. KGB wciąż próbuje obrócić Polaków przeciwko Litwinom, a Litwinów przeciwko Polakom. But Russians are still working. KGB is still trying to turn Poles against Lithuanians and Lithuanians against the Poles. Well, we have some setbacks, but for example, during this coalition, after 30 years of similar, I would call it stupid debates, Cóż, mamy pewne niepowodzenia, ale na przykład podczas tej koalicji po 30 latach podobnych debat, które określiłbym jako głupie, przegłosowaliśmy w parlamencie to, co nazywamy polskimi literami. Nie mamy tych liter w naszym słowniku. Zdecydowaliśmy się na czeskie znaki diakrytyczne na początku ubiegłego wieku, tylko po to, by nas trochę odróżnić od was. Ale wprowadziliśmy W, X i niektóre inne litery do naszej ortografii, więc po prostu bądźmy cierpliwi. Mniejszości zawsze będą problematyczne, ale mogą również łączyć. Ja sam jestem, powiedziałbym,
Polakiem z Krakowa. Moja rodzina wywodzi się z Krakowa od XVI wieku. Jestem Polakiem, który zapomniał języka polskiego, a teraz się go uczy w każdy poniedziałek. Tak, ale mam też krew tatarską. Mam krew litewską. Mam w sobie krew Rzeczypospolitej, krew naszego dawnego imperium. Więc lepiej zastanówmy się, co nas łączy, bo przypomnijmy, że wciąż musimy połączyć duże części tego regionu od Bałtyku do Morza Czarnego. To jest nasza misja i powinniśmy pozostać zjednoczeni w tej misji, ponieważ nadal musimy połączyć Brukselę, Londyn, Paryż, Waszyngton, aby zrealizować tę misję i zniszczyć reżim Putina. To jest nasz wróg od wieków. Oczywiście Imperium Rosyjskie, nie Putin. Last time I was in Vilnius, I took a picture of a house where a certain Bobołowicz lived. I'm not sure if ostatnim razem, gdy byłem w Wilnie, robiłem zdjęcie domu, w którym mieszkał pewien Bobołowicz. Nie jestem pewien, czy to moja rodzina, czy nie, ale nie jest to zbyt powszechne nazwisko, więc prawdopodobnie jesteśmy jakoś powiązani. Więc w pełni rozumiem tę kwestię rzeczpospolitańskiej krwi, jak ją pan określił. To także łączy nas z Białorusinami i Ukraińcami, ponieważ oni również byli częścią tej Rzeczypospolitej, choć nie jako równorzędny członek, przynajmniej do późnej chwili. Not as a fully recognized member until a moment. But what happened that allowed us finally after many years of No, ale co się takiego stało, co pozwoliło nam wreszcie po wielu latach sporu wokół polskiej mniejszości mieć całkiem dobre relacje? Bo jeśli się nie mylę, powiedziałbym, że nasze stosunki polsko-litewskie są najlepsze we współczesnej historii. Polish-Lithuanian relations are the best in our history. Modern history. Yes, the best, but it also reminds us the golden age of the same. Tak, najlepsze. Ale przypomina nam również złoty wiek tych samych królów, którzy są za nami. XVI wiek to był złoty wiek Wilna. Zygmunt August i niektórzy inni królowie lubili mieszkać w Wilnie i w Krakowie, zanim stolica przeniesiona została do Warszawy. Panowała harmonia. Kiedy rozmawiałem o tym z moimi przyjaciółmi, którzy zginęli w Smoleńsku, zawsze starałem się przypomnieć Polakom, proszę, prowadźcie nasz region, ale zawsze szanujcie nasze różnice. Zawsze szanujcie naszą tożsamość, bo czasami, kiedy Polacy zaczynają zachowywać się jak Rosjanie, reagujemy. Żyjemy w tym regionie od wieków i wiemy, jak się bronić. Lepiej więc uczmy się od naszych wrogów, jak nie popełniać błędów. Always respect our differences, always respect our identity. Because sometimes when Poles start behaving like Russians, i tak, popełnialiśmy błędy w naszym rzeczpospolitańskim imperium. Nie uznaliśmy tożsamości Ukraińców i gdy wreszcie Kozacy zwrócili się do Rosji, spalili nasze państwo. Teraz mamy szansę naprawdę te historyczne błędy naprawić. Teraz mamy historyczną szansę mieć nawet cztery państwa. Litwę, Polskę, Białoruś i Ukrainę. Zacytuję mojego starego, dobrego przyjaciela Michała Kamińskiego, wicemarszałka z Senatu, który niedawno był w Wilnie i powiedział: wyobraźcie sobie 100 milionów ludzi z bardzo podobnym doświadczeniem skrwawionych narodów, posiadających dziś własne cztery odrębne państwa, ale mówiących i myślących mniej więcej jednym głosem. Mamy jednego wroga, jedną misję, mamy jedno rozumienie tego świata. Jeśli będziemy działać zjednoczeni wewnątrz Unii Europejskiej, a może pewnego dnia w NATO, będziemy silniejsi niż Niemcy. Jesteśmy więksi niż Niemcy czy Francja. Może wtedy nie będziemy już tak bardzo bać się Brukseli, pogłębiającej naszą integrację. Pamiętam, kiedy mój prezydent Adamkus i świętej pamięci prezydent Kaczyński jechali do Brukseli, byłem jedną z osób, którzy utrzymywali współpracę tego duetu. I pamiętam, może nie strach, ale szacunek w oczach kanclerz Merkel i ówczesnego prezydenta Sarkoziego, którzy przed spotkaniem 28 państw Unii Europejskiej, bo chyba była tam wciąż Wielka Brytania, odbywali spotkanie z nami. When my president Adamkus and late president Kaczynski was going to Brussels, I was one of them, you know, one of those who kept this. Razem z Polską byliśmy tak duzi jak Francja czy Niemcy.
ponieważ jednak blokowaliśmy wiele głupich francuskich i niemieckich decyzji, takich jak chwalenie Putina, który wtedy zabijał wszystkie wolności i demokrację i dokonywał inwazji na Gruzję, nie mogliśmy się z tym zgodzić. Nikt nas wtedy nie słuchał. Ale wyobraźmy sobie, że to nie tylko Litwa i Polska. Wyobraźmy sobie, że to także Ukraina i Białoruś. My jako Litwini jesteśmy już częścią bardzo wygodnego klubu państw nordycko-bałtyckich, bardzo bogatego klubu, bardzo skutecznego klubu. Dzisiaj Litwa jest w około 90% średniej europejskiej. Jesteśmy znacznie bogatsi niż większość naszych sąsiadów, w tym Polska. Przykro mi to powiedzieć, ale także bardziej niż większość starych państw członkowskich. I kroczymy tą samą drogą z nordycko-bałtyckim charakterem. A także jedna różnica w stosunku do dzisiejszej Polski. Mamy nadzieję, że ta różnica zniknie wraz z tą koalicją. Nie prowadzimy gierek z komunistycznymi Chinami i zawsze staram się sprowokować moich polskich braci i siostry, mówiąc, że Jan Paweł II przewraca się w grobie, gdy widzi Polskę prowadzącą gierki z największymi komunistami tej planety i próbuje być bramą dla chińskich brudnych pieniędzy do Unii Europejskiej. We do not play with communist China. I always try to provoke my Polish brothers and sisters with some saying that, you know, John Paul II would turn in his grave to see Poland. My na Litwie odcięliśmy się od Chin, tak jak odcięliśmy się od Rosji. Jesteśmy całkowicie niezależni i mamy bardzo dobre relacje z Tajwanem. Inwestują u nas. Co więcej, jesteśmy jedynym krajem na świecie, z którym Tajwan dzieli się technologią półprzewodnikową. Kiedy lądujesz w Wilnie, możesz zobaczyć duże niebieskie budynki. To tak zwana tajwańska Dolina Krzemowa. Tajwan inwestuje w nasz obszar fintech, który stał się najlepszym w Unii Europejskiej, ponieważ co dziesiąty Europejczyk korzysta dziś z litewskich technologii fintech. Brytyjczycy są numerem jeden, my jesteśmy numerem dwa. Tajwan inwestuje w nasze technologie laserowe. Every 10th European is using Lithuanian fintech technologies today. Brits, they are number two, we are number one. Powiem to wprost. Nie prowadzimy gierek z komunistami na Litwie. Nie prowadzimy gierek z autokracjami na Litwie, ponieważ wyciągnęliśmy lekcje z tego, co nam robili, z tego, co zrobili, gdy przyjęliśmy naszą konstytucję. Gramy tylko z demokratycznymi, liberalnymi, najbardziej zaawansowanymi, innowacyjnymi i kreatywnymi krajami indopacyficznymi. Jesteśmy pierwszym państwem, które wraz z Amerykanami stworzyło strategię indopacyficzną. Kiedy Chiny ostro zaatakowały nas, prowadził wszelkie możliwe sankcje. Kiedy pojechaliśmy do Polski po pomoc, nie będę wspominał nazwiska tego wysoko postawionego urzędnika, który powiedział: przepraszam, nie pomożemy wam, ponieważ chcemy być chińską bramą do Europy. To było smutne, ale cóż, przetrwaliśmy. I przetrwaliśmy to znacznie lepiej niż przewidziały Chiny. Dziś jesteśmy bogatsi od Polski, ponieważ nie gramy z Huawei'em. Nie prowadzimy gry z autokracjami, nie budujemy naszej narodowej potęgi z kimkolwiek. To bardzo orbanowskie podejście. Nie chcemy być kolejnymi Węgrami. Chcemy być wolni, być latarnią wolności i jesteśmy. I mamy nadzieję, że tym razem Polacy podążą za naszym przykładem. Fortunately, I think that our cooperation with China diminished a bit after recent events, after Russian invasion. We are not cooperating so much with China as we used to. Wydaje mi się, że na szczęście nasza współpraca z Chinami nieco się zmniejszyła po ostatnich wydarzeniach, po rosyjskiej inwazji. Nie współpracujemy tak bardzo z Chinami jak kiedyś. Ale to także ważna kwestia, ponieważ przedstawił pan tę piękną wizję jakiejś Unii, współpracy, ścisłej współpracy między Polską, Litwą, Ukrainą, Białorusią, oczywiście wolną Białorusią, oczywiście Ukrainą po zwycięstwie. Ale czy nie obawia się pan, że mamy inne interesy ekonomiczne, tak jak ma to miejsce między Polską a Ukrainą? Mamy ten problem rolnictwa i to jest realny problem. Będziemy konkurować na rynku europejskim, gdy tylko Ukraina w pełni znajdzie się na tym rynku. Ale już teraz konkurujemy. Nie boi się pan, że pieniądze i interesy ekonomiczne nas podzielą? As soon as Ukraine is on this market fully, but right now we are already competing on this market.
Tak, bardzo się z panem zgadzam, ale jeszcze jedno zdanie na temat Chin. Widzę posunięcia nowego polskiego rządu w kierunku wolnego i demokratycznego świata Indo-Pacyfiku. Ale dopóki Polska pozostaje w tym formacie zwanym 14+1, który wcześniej nazywał się 17+1, zanim kraje bałtyckie nie opuściły formatu, w którym państwa postradzieckie tańcują z Pekinem. Kiedy zobaczę, jak Polska opuszcza ten format, uwierzę w to, co pan mówi. Do tej pory, cóż, Polacy próbują siedzieć na dwóch krzesłach, dużym chińskim stołku i liberalno-demokratycznym krześle, a to bardzo niebezpieczne krzesło, ponieważ niektórzy Polacy próbują mówić, że w ten sposób będą próbować kontrolować Chiny. Chciałbym zobaczyć roześmianą twarz tego chińskiego komunisty, który jasno rozumie, że jeśli inwestycje Chińczyków sięgają ponad 10 lub 13% w tym kraju, Chiny zaczynają kontrolować kraj, tak jak już mniej więcej kontrolują Białoruś i grają wielką grę nawet z Niemcami i nawet z Francją. Lepiej więc uczmy się na tych błędach. More or less control Belarus already, and you know play big games even with Germany, France. Teraz wracając do Ukrainy, tak, i to jest bardzo smutne, ponieważ widzimy także rosyjską grę w polskim rolnictwie. Być może radykalne siły wytworzyły opór przeciwko Ukrainie. Bardzo smutno mi widzieć ukraińskie zboże rozsypywane na terytorium Polski, widząc, ile krwi faktycznie przelali Ukraińcy, aby bronić litewskiej i polskiej wolności. Po prostu obejrzyjcie film Mariupol. Właśnie obejrzałem go 2 dni temu i to dużo, znacznie więcej niż widziałem pod wieżą telewizyjną w 1991 roku. Byłem jednym z tych, którzy protestowali przeciwko tym rosyjskim czołgom, które zabijały moich przyjaciół, ale to nic w porównaniu z tym, z czym mierzą się Ukraińcy. Tak więc widzę kraje Europy Środkowej, w tym Polskę, jako jeden z największych problemów, szczerze mówiąc, przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej, ponieważ jako państwa bałtyckie, jako państwa nordyckie jesteśmy ajatollahami rozszerzenia Unii Europejskiej. Znamy piękno, które powoduje rozszerzenie Unii. Moja pensja w 1993 roku wynosiła $5 miesięcznie. Moja dzisiejsza pensja wzrosła, nie wiem, jakieś 6 tysięcy razy. Jestem bogaty i szczęśliwy. Mam 4 dzieci. Litwa nigdy nie była tak stabilna, jak jest teraz. I to jest piękno Unii Europejskiej, więc jeśli zatrzymamy Ukraińców poza Unią, to Rosjanie ze swoim największym dobrem eksportowym, czyli korupcją, zaatakują i zniszczą nasze terytoria. Prędzej czy później wyślą czołgi do Warszawy i do Wilna. Pomyślcie o tym. I to jest blisko, jeśli Ukraińcy zostaną pokonani. Jedyną gwarancją, że nie zostaną pokonani, jest prowadzenie ich do Unii Europejskiej i do NATO. Tak, musimy poświęcić kawałek tego tortu. Tortu, który został wyprodukowany za europejskie pieniądze. Pamiętam, jakie trudne były negocjacje akcesyjne dla Polaków, żeby wejść do Unii Europejskiej. Pamiętam, że interesy rolne wymagały coraz większe ilości pieniędzy. Dostawaliście te pieniądze. Jesteście teraz szalenie bogaci w tym sektorze, tak jak nasi rolnicy, którzy narzekali, że nie chcą wstąpić do Unii Europejskiej. Protestowali przeciwko naszym wysiłkom wstąpienia do Unii, a teraz są znacznie bogatsi niż my w Wilnie. Complaining, they were not willing to join the European Union. They were protesting against our efforts to join, and now they are much richer than us in Vilnius. So yes, please, you know, think about, you know, sacrifice. Więc tak, proszę, pomyślcie o tym, że poświęcając 2 lub 3 ciągniki, które macie, albo 2 lub 3 butelki whisky, albo cokolwiek produkujecie dla Ukraińców, ale to ratuje wasze życie. Tak, odciąłbym sobie 1 nogę, jeśli to konieczne, żeby uratować resztę mojego ciała i przyszłość moich dzieci i ich dzieci. Pamiętam Polaków, którzy naprawdę pomogli Litwie dostać się do Unii Europejskiej i do NATO, bo to wy pierwsi zaczęliście. Wprowadziliście nas do środka, więc bądźcie odważni. Myślcie strategicznie.
potrzebujemy was, musimy lobbować na przykład w Waszyngtonie, który odrzuca wejście Ukrainy do NATO. Nie udało nam się przekonać prezydenta Bidena w Wilnie do zaproszenia Ukraińców do NATO, a teraz jesteśmy zaproszeni do Waszyngtonu. Wasz prezydent Duda będzie tam świętując historię NATO. I co z tego? Nie ma rozszerzenia dla Ukrainy, więc nie ma przyszłości. Nie ma przyszłości NATO bez Ukrainy. Nie ma przyszłości Ukrainy bez NATO. I podobnie jest z rozmowami akcesyjnymi do Unii Europejskiej. Są opóźnione, ponieważ Orbán blokuje członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej. Ale proszę, nie bądźcie jak Orbán. Zostańcie z nami, a wy jesteście z nami. Stay with us and you are with us. We understand your issues with farmers. Your farmers are blocking also our borders, though we introduced even the law not to have Russian grain here, though if it goes against EU legislation. Rozumiemy wasze problemy z rolnikami. Cóż, wasi rolnicy blokują również nasze granice. Mimo że wprowadziliśmy nawet prawo, żeby nie mieć tu rosyjskiego zboża, nawet jeśli jest ono sprzeczne z ustawodawstwem unijnym. Ale myślcie strategicznie, bądźcie jak Zygmunt August. Nie bądźcie zamknięci, ponieważ podobnie jak Jan Paweł II pisał nawet o tożsamości Wilna, kiedy Litwini się zamykali, byliśmy dzieleni i rządzeni przez naszych wrogów. Kiedy myślimy szeroko, kiedy jesteśmy dumni i szanujemy interesy innych narodów, czasami nazywanych w Polsce kresami, nie jesteśmy kresami. Mamy bardzo starą tożsamość. Żyjemy tu od wieków, od tysięcy lat. Język litewski jest jednym z najstarszych na świecie. Indyjski sanskryt jest podobny do litewskiego, ale wiadomo, znamy różnicę. Podobnie jest z Ukraińcami. Zostali ochrzczeni znacznie wcześniej niż Litwini. Kijów został założony, a potem Kijów stał się fortecą przeciwko tym głupim Moskalom, którzy chcą tu przyjść i zabijać, gwałcić nasze kobiety, porwać nasze dzieci i nas zabić. Więc myślcie strategicznie. Poświęćcie część swoich interesów, ale oddajcie je dla wspólnego dobra i przywrócimy imperium, które kiedyś mieliśmy między Bałtykiem a Morzem Czarnym i zniszczymy reżim rosyjski, który zniszczył naszą historię i naszą przyszłość, który zabrał nam stulecia, który upokarzał i zabijał nas przez nasze nacjonalizmy, czasami z powodu naszej głupoty i wąskości myślenia. Więc myślcie szeroko. Myślcie, jak myślał Lech Kaczyński, z którym rozumieliśmy się bardzo dobrze. Because of our stupidity and narrowness sometimes. So think broad. Think like Lech Kaczyński was thinking. With whom we understood each other very well. You mentioned the ban on Wspomniał pan o zakazie rosyjskiego zboża na Litwie, chociaż pojawiają się doniesienia, że po 6 miesiącach od wprowadzenia zakazu importu rosyjskiego zboża na Litwę w lutym tego roku ponownie zaczęliście je importować. Dlaczego? In February this year you started importing it again. Why? No, we do not start import Russian grain. We noticed some Russian grain going through Latvia. Nie, nie zaczęliśmy importować rosyjskiego zboża. Wiemy, że część rosyjskiego zboża przechodzi przez łotewskie porty, ale oni również wprowadzą prawny zakaz. Te wszystkie kłamstwa o rosyjskim zbożu, a potem blokowanie ukraińskich granic. Myślę, że 50% z nich jest tworzone przez rosyjską Federalną Służbę Bezpieczeństwa. Trzeba na to uważać. Lepiej zjednoczmy nasze siły. Na przykład rozmawialiśmy z waszym premierem Tuskiem podczas spotkania z naszą premier Ingridą. Dwoje dobrych Europejczyków, którzy znają się z naszej grupy Europejskiej Partii Ludowej. Walczymy razem w Brukseli, aby uzyskać cła, nowe zakazy, nowe sankcje wobec Rosji, nie tylko wobec złoża, wszystkich produktów spożywczych. Wie pan, że nie ma sankcji na produkty spożywcze pochodzące z Rosji? That generates millions. To generuje milionowe zyski. Niestety za poprzedniego rządu 60% sankcji przyjętych w Brukseli to sankcje wymyślone przez Litwinów. Połączmy więc siły, by przekonać Brukselę do myślenia w litewski i w polski sposób. Ale nie, żadnych nowych blokad Ukrainy.
Ukraina cierpi przez Rosjan każdego dnia. Kiedy byłem w Kijowie 24 lutego, była druga rocznica inwazji, a jednocześnie Kijów nie skupiał się na tych codziennych atakach z Rosji, ale skupiał się na zablokowanych polsko-ukraińskich granicach, kiedy cały rząd próbował spotkać się z polskimi przywódcami. To było przykre. Przewodziłem delegacji prawie wszystkich przewodniczących Komisji Spraw Zagranicznych i bardzo trudno było nam przekroczyć granicę z powodu waszych rolników, którzy w dniu drugiej rocznicy inwazji zablokowali Ukrainę od zachodu. To nie jest dobra polityka. To nie jest dobra strategia. Wiem, że jest to tworzone przez politykę wewnętrzną. Wiem, że niektórzy głupi radykałowie, radykalni politycy chcieli tak wygrać wybory. W ten sam sposób zainfekowano niektórych litewskich radykałów, którzy myślą, że musimy zablokować białoruską granicę. Ale znamy te wszystkie rosyjskie sztuczki radykałów, więc sobie z nimi radzimy. Na Litwie nauczyliśmy się myśleć strategicznie, bo jeśli nie będziemy myśleć strategicznie, jeśli nie będziemy myśleć, że Ukraińcy i Białorusini pewnego dnia do nas dołączą, cóż, zostaniemy pokonani, tak jak zostaliśmy pokonani po Konstytucji 3 maja. To był świetny, fajny dokument, niezła, romantyczna idea, ale nie zjednoczyliśmy się w taki sposób, jak mamy szansę zjednoczyć się teraz. You've been Lithuania's ambassador to the US. What do you think? You mentioned that był pan ambasadorem Litwy w USA. Wspominał pan, że po stronie amerykańskiej istnieje pewna niechęć wobec przystąpienia Ukrainy do NATO. Obserwowaliśmy też przez ostatnie miesiące walkę w Kongresie o ustawę o pomocy dla Ukrainy. Skąd ta niechęć, skąd te wątpliwości w myśleniu Amerykanów? Why is it? Why this reluctance? Why those doubts on American in American thinking? Well, I think Russia is spending a lot of money in Washington right now, Myślę, że Rosja wydaje teraz dużo pieniędzy w Waszyngtonie. Pamiętam, jak bodajże szef brytyjskiego wywiadu MI6 powiedział otwarcie na jednej z konferencji, na której byłem obecny, że według prognoz społeczności wywiadowczej Rosjanie nie będą w stanie okupować Ukrainy w sposób, jaki chcą. Ale Rosjanom znacznie łatwiej jest okupować stolice NATO. Widzimy, że coś się dzieje w naszych stolicach, w Warszawie i w Wilnie. Nawet przed wyborami mamy trochę różnych głupich antysemitów, antyszczepionkowców, prorosyjskich osobowości. Spośród 8 kandydatów na prezydenta spora część z nich jest prorosyjska. Ale wyobraźmy sobie, ile pieniędzy Rosja wydaje dziś w Waszyngtonie, próbując przeciągnąć republikanów, a nawet czasem demokratów na swoją stronę. Tak, byłem zszokowany, będąc w Waszyngtonie. Podróżowałem z wieloma polskimi przyjaciółmi i innymi przyjaciółmi do Waszyngtonu. Robię to mniej więcej co miesiąc. Ale kiedy widzisz co drugiego republikanina mówiącego jak Putin albo Ławrow, to szokuje. Wszyscy jesteśmy tu republikanami. Zbuntowaliśmy się na Litwie dzięki ludziom takim jak Reagan i Jan Paweł II. Czasem czujemy się nawet bardziej amerykańscy niż sami Amerykanie, walcząc o te wartości. Dlatego apeluję do Kongresu Polonii Amerykańskiej i Polaków mieszkających w Ameryce. Jesteście największą grupą pośród nas. Naprawdę największą. Jest około 1 miliona Litwinów i Amerykanów litewskiego pochodzenia. Was jest ponad 10 milionów. Koalicja Europy Środkowej i Wschodniej to około 25 milionów ludzi w Ameryce. Jesteście bardzo ważni. Nasze głosy są bardzo ważne, więc proszę, wykorzystujcie swoją siłę, aby pomóc Ukrainie. Podczas pokoju, powiem to otwarcie, polskie przywództwo i Kongres Polonii Amerykańskiej pracowali tylko dla Polski. Polska budowała swoją własną narodową siłę wojskową. To dobrze. To świetnie. Zazdrościmy. Podążamy za waszym przykładem, wydatkami na obronę. Ale musicie myśleć szerzej, musicie wykorzystać swoich imigrantów w każdym stanie jak armię, połączyć siły ze społecznością litewską, o której wiem, że jest na to gotowa, ze społecznością bałtycką, ze społecznością żydowską, z
amerykańskim kongresem żydowskim, ze społecznością kubańską, która nienawidzi komunistów, i walczcie, walczcie o Ukrainę, tak jak walczyliście o nasze członkostwo w NATO, co nie było łatwe. Join forces with Lithuanian community that I know is ready for that, with Baltic community, with Jewish community, with American Jewish Council. Ostatecznie dotarliśmy do każdego stanu, do każdego senatora i każdego kongresmena. 99 senatorów ze 100 głosowało za członkostwem Litwy w NATO, ale to była ciężka walka. Wy osiągnęliście to wcześniej podczas prezydentury Billa Clintona. To była pierwsza fala. My załapaliśmy się na drugą falę. To był szczyt w Pradze w 2002 roku, prezydentura Busha. Ale teraz w Bukareszcie w 2008 roku Ukraina została zablokowana przez Niemców i Francuzów. Ale teraz w Wilnie doświadczyłem być może największego szoku mojego życia politycznego, kiedy widziałem, jak Biden, Scholz i Orban blokują ukraińskie członkostwo, a Macron broni nas przed Bidenem. A co z Polakami? Gdzie jesteście? Gdzie wasze noty dyplomatyczne do Waszyngtonu? Gdzie wasze przemówienia w każdym stanie Ameryki? Brytyjczycy to robią, Francuzi to dzisiaj robią, Litwini to robią, ale wy jesteście najwięksi z nas. Proszę, lobbujcie, proszę, pomóżcie Ukraińcom. Pomyślcie także o samych Litwinach. Mamy przesmyk suwalski i staramy się pokazać wam przykład, jaki tworzymy na Litwie z Niemcami. Niemcy tworzą u nas brygadę, budują wspaniałą bazę wojskową. Właśnie zawarliśmy umowę z Rheinmetallem na produkcję niemieckiej amunicji na Litwie. Dlaczego nie z Polakami? Zostałem wybrany w Wilnie. To mój okręg wyborczy w nowych dzielnicach Wilna. I każdy wyborca, którego spotykam, pyta mnie, dlaczego nie z Polakami? Zastanówcie się nad tym pytaniem od Litwinów mieszkających w Wilnie. Litwini z Wilna proszą o polskie wojsko. To nowe pokolenie, które przełamuje wszystkie stereotypy. Nie boimy się już waszej armii. Chcemy działać razem z wami. Na przykład mamy tę brygadę litewsko-polsko-ukraińską. To tylko element dowódczy w Lublinie, ale dlaczego nie zbudujemy dywizji testowej? Dlaczego nie dodamy brygady z każdego kraju? Dlaczego nie mamy polskich żołnierzy razem z Litwinami i może pewnego dnia z Ukraińcami stacjonujących w przesmyku suwalskim, wysyłających bardzo mocne przesłanie do każdego białoruskiego czy rosyjskiego żołnierza? Tylko spróbuj, a zobaczysz, co się stanie. Pomyślcie więc o Ukraińcach i pomyślcie o Litwinach w swoim programie bezpieczeństwa i obrony, który rozwijacie. Nie budujcie tylko swojej siły narodowej, budujcie wspólną siłę, tak jak budował ją Zygmunt August. Zbudowaliśmy wtedy polską i litewską potęgę i razem odnosiliśmy wielkie zwycięstwa. Spaliliśmy Moskwę i to nie raz. Pewnie powinienem panu powiedzieć, że jestem teraz w Lublinie i tak, dokładnie tu mieści się kwatera główna tej brygady. Próbowałem nawet z nimi porozmawiać, na razie bezskutecznie, but unsuccessfully. However, I have one another question. In Poland, what we saw at the borders, those protesters, blockade. Mam kolejne pytanie. To, co widzieliśmy w Polsce, na granicy z Ukrainą, ci protestujący, blokady, to tylko część naszego społeczeństwa, nie wszyscy tak myślą i jest to oczywiście mniejszość, ale faktem jest, że w społeczeństwie rośnie uczucie zmęczenia wojną, zmęczenia udzielaniem pomocy Ukrainie. Nasze społeczeństwo jest coraz mniej chętne do pomocy Ukrainie, mniej chętne do tego, by się w tę pomoc w pełni angażować. Jak to wygląda na Litwie? Czy jest tak samo, czy jednak ten poziom zaangażowania wobec Ukrainy pozostaje wysoki? How is it in Lithuania? Is it the same, or are you still on the high level of engagement towards Ukraine?
Nadal to jest wysoki poziom i pokazuje nasze poparcie, wsparcie militarne dla Ukrainy. Państwa bałtyckie są w czołówce pomocy liczonej względem PKB per capita. Aż do 2% naszego PKB trafia na Ukrainę. Pomimo naszych własnych wydatków na obronę, które wynoszą do 3%, nie 4% jak w Polsce, ale nadal dużo. Chciałbym może powiedzieć tym zmęczonym polskim wyborcom, tak, możecie być zmęczeni. Możecie przyjąć politykę strusia, schować głowę w piasek i myśleć, że nic się nie stanie, nic się nie wydarzy. Ale wiecie, wtedy te czołgi was znajdą. Polityka zagraniczna i polityka obronna, którymi jesteście zmęczeni, odnajdą was. Ale bez waszego zaangażowania po prostu przyjdą i zabiją, zgwałcą i zabiorą wam wszystko. And take everything from you. Cost of war is unimaginable. Today, when I see those farmers or whoever protesting against Ukraine, koszt wojny jest niewyobrażalny. Dzisiaj, kiedy widzę tych rolników lub kogokolwiek protestującego przeciwko Ukraińcom, zawsze przypominam sobie Wielką Brytanię. Wielka Brytania przed II wojną światową wydawała około 3% na obronę. W czasie wojny było to 40%. Koszt wojny jest ogromny. Kiedy tracisz syna, córkę lub żonę, nie wiem, matkę, ojca, twoją wioskę, spójrzcie na nas. Byliśmy królami. Mój własny dziadek został zesłany na Syberię, ponieważ był wspaniałym litewskim intelektualistą. Moja prababcia była wspaniałą śpiewaczką operową. Ale wszystko zostało odebrane. Próbowali uczynić nas niewolnikami i naprawdę zranili nasze dusze i rodziny. Koszt wojny nie dotyczy nawet jednego pokolenia. Dotyka wielu przyszłych pokoleń. Więc lepiej wydajmy te pieniądze. Wszystko, co mamy, jeśli to niezbędne, tylko po to, by chronić przyszłość. Cudowną przyszłość, którą stworzyliśmy. A także pozostańmy racjonalni. Jestem byłym zastępcą głównego negocjatora litewskiej akcesji do Unii Europejskiej. Koordynowałem nasze rozmowy akcesyjne w Brukseli przez 3,5 roku. Byłem tak zwanym współsekretarzem rozmów akcesyjnych wraz z Polakiem, Maciejem Popowskim. Może go pan zna. Jest teraz ważną personą w Brukseli. I tak, rolnictwo było najtrudniejszą częścią. 2-metrowy stos papierów w moim biurze, bardzo trudne dokumenty, trudne do czytania, ale radzisz sobie z tym racjonalnie. Będziemy mieli czas podczas negocjacji akcesyjnych z Ukrainą, które, mam nadzieję, rozpoczną się w czerwcu. Naprawdę mam nadzieję i proszę, pomóżcie nam, żeby zaczęły się w czerwcu, zanim Orbán będzie miał swoją własną głupią prezydencję. Bo pamiętajcie, polska prezydencja nadchodzi po węgierskiej i będziemy mieli czas przy stole wszystkie 27 państw Unii Europejskiej, żeby wraz z Ukraińcami zająć się wszystkimi szczegółami. Like Prime Minister Tusk was explaining to Lithuanian government. Naprawdę znajdziemy racjonalne rozwiązanie. Oczywiście nie będą to po prostu otwarte drzwi. A potem oczywiście, jak premier Tusk tłumaczył rządowi litewskiemu, naprawdę musimy wziąć pod uwagę te młode rolnicze firmy powstałe w Polsce w ciągu tych 20 lat. Oczywiście nie powinny ucierpieć, ale będziemy musieli znaleźć mądry kompromis. Myślę, że będziemy musieli zreformować wspólną politykę rolną, ponieważ nadal o wiele lepiej mieć przy sobie Ukraińców, żeby mieć jakiś bufor, żeby Moskale nie przychodzili. I proszę, zawsze pamiętajcie o swoim wspaniałym rodaku, moim świetnym przyjacielu Zbigniewie Brzezińskim. Przed jego śmiercią spotkanie z nim było zawsze pierwszym punktem każdego Litwina, który przyjechał do Waszyngtonu. Pamiętajcie jego mądre stwierdzenie, że bez Ukrainy Rosja nigdy nie będzie imperium i nigdy nas nie zaatakuje. Więc zróbmy teraz wszystko. Właśnie dzisiaj będę miał lekcję szkolną dla różnych litewskich szkół. Postaram się więc im przekazać, że następna dekada to dekada Ukrainy. Bądźmy gotowi. Każde ministerstwo, każda gmina, każdy rolnik, każdy wyborca. Zróbmy to razem.
Będzie ciężko. To będzie trudne, ale jesteśmy wystarczająco kreatywni i silni. Nauczyliśmy się z historii, a także z naszych błędów. Znajdźmy racjonalne rozwiązanie, jak wprowadzić Ukraińców do naszej rodziny. Znajdźmy zasady. Róbmy to racjonalnie, bez protestów, bez atakowania ich narodowych uczuć, bez blokowania ich granic. Zróbmy to przy stole obrad. Nie jesteśmy zwierzętami, jesteśmy cywilizowanymi ludźmi. Jeśli udało nam się stworzyć Unię Europejską liczącą blisko 500 milionów ludzi, jedyny wielki postmodernistyczny eksperyment tej planety, pokażcie mi jakiś inny region, inny kontynent, który ma takie piękno. Nikt tego nie ma. Nikt. Another continent that has such a beauty. Nobody has it. Nobody. So we will be wise and experienced enough to deal with our Ukrainian brothers, because finally it will be the biggest Polish and Lithuanian benefit to have them behind them. Będziemy więc mądrzy i wystarczająco doświadczeni, aby poradzić sobie z naszymi ukraińskimi braćmi, bo wreszcie mieć ich za sobą będzie największą korzyścią dla Polski i Litwy. Wreszcie Polacy nie będą się bać Berlina. Nawet przy tym całym przyjemnym trójkącie weimarskim wciąż czasami żądacie jakichś rekompensat za historię. Lepiej nie żądać czegoś od przeszłości, ale tworzyć przyszłość. A Ukraińcy to nasza przyszłość i koniec Imperium Rosyjskiego. I to jest coś, co każdy Litwin i Polak modliłby się przed śmiercią od rosyjskich mieczy i rosyjskich kul. Pamiętajcie więc o tych, którzy zginęli z ich winy. Musicie wciągnąć Ukraińców do Unii Europejskiej i NATO. Bez Polski nie będziemy w stanie tego zrobić. Wy jesteście liderem, jesteście najwięksi z nas. Może Litwa ma czasem większe serce, ale musimy to zrobić razem. Na koniec mam jeszcze jedno pytanie. Chciałbym zapytać o coś, o czym pan już wspominał. Niektórzy politycy wykorzystują te napięcia, wykorzystują te protesty dla własnego dobra. I faktycznie mamy do czynienia z nadchodzącymi wyborami europejskimi, wyborami do Parlamentu Europejskiego. Jak pan myśli, jak silnie Rosja będzie próbowała ingerować, wpływać na te wybory i w jaki sposób? Very, very strong. In a way, they do it in Washington right now. I think they are working now hard with all. Bardzo, bardzo mocno. W pewnym sensie robią to teraz w Waszyngtonie. Myślę, że teraz bardzo ciężko pracują ze wszystkimi naszymi radykałami i stronnictwami antyeuropejskimi. Chcą być piekielnie silni. Więc kiedy dokonujesz wyboru, także w Polsce, głosuj na proeuropejskiego kandydata. Jeśli głosujesz za jakimkolwiek Brexitem, Polexitem, politykiem w stylu Orbana, to głosujesz na Rosję czy Chiny, które w końcu przyjdą i ciebie zabiją. I remember my first foreign minister. I was a diplomat for 23 years. Pamiętam mojego pierwszego ministra spraw zagranicznych. Byłem dyplomatą przez 23 lata. Byłem jednym z tych, którzy mieli najwięcej do czynienia z Unią Europejską. Pamiętam jego pierwsze przemówienia. Apelował do mojej partii. Jesteśmy jak PiS i Platforma Obywatelska razem. Jesteśmy najsilniejszą partią centroprawicową. Apelował do członków naszej partii i mówił: wiem, że boicie się wstąpić do Unii Europejskiej. Wiem, że myślicie, że to Europa gejów i tak dalej, ale rozejrzyjcie się. Jeśli chcecie utrwalić swoją niezależność, swoją wolność i tożsamość, jeśli nie chcecie stać się Białorusią, musimy się przyłączyć. Więc wzmocnijmy nasze europejskie piękno. To jedyny sposób, żeby utrzymać Rosję z daleka. Unia Europejska i NATO. That keeps Russians out, EU and NATO. We have to be strong as hell, I agree. We have to invest into defense like Poles are investing, but we have to think strategically and. Musimy być piekielnie silni, zgadzam się. Musimy inwestować w obronę tak jak Polacy inwestują, ale musimy też myśleć strategicznie i sprawić, by Bałtyk i Morze Czarne wróciły do Europy. A jeśli to zrobimy, wszyscy, którzy mieszkają w Lublinie, a pamiętamy, jak robiliśmy to razem w Lublinie w XVI wieku, cóż, wszyscy będą szczęśliwi. Stwórzmy ten raj, który faktycznie Litwini i Polacy tworzyli w średniowieczu.
Tam w Brukseli, w Paryżu, w Niemczech kopiują nasz wspaniały przykład. Ale bądźmy liderami, bo jeśli zrobimy to razem, ciężar decyzyjności w Europie przeniesie się na Warszawę, Wilno i Ukrainę. A może nawet Mińsk, chociaż teraz brzmi to absolutnie niemożliwie. Ale pamiętam, jak Karl Bild powiedział, że Kijów stanie się stolicą Unii Europejskiej. Cóż, nie jestem pewien, ale jestem pewien, że Warszawa może połączyć wszystkie regiony, jeśli będziecie grać mądrze. Nie tylko z trójkątem weimarskim, ale nigdy nie zapominając o trójkącie lubelskim. Jeśli wy macie trójkąt lubelski i weimarski, a Litwini przyłączą ten nordycki i bałtycki, i wszyscy mamy swoje anglosaskie więzy i jesteśmy bardzo szanowani w Waszyngtonie, jeśli pójdziecie za przykładem Litwy w obszarze indo-pacyficznym, możemy zjednoczyć linię frontu tej planety. Właśnie my, Litwini i Polacy, możemy to zrobić. And it will be us, Lithuanians and Poles, doing it. From the Union of Lublin, od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej, jak powiedział święty Jan Paweł II w 2003 roku. Thank you very much. Our guest was Żygimantas. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Żygimantas Pavilionis, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu Republiki Litewskiej, był ambasador Litwy w USA i Meksyku. Dziękuję bardzo. And Mexico. Thank you very much. Dziękuję za wolność naszą i waszą, jak mawiali ci, którzy byli przed nami. Przypominam Państwu o subskrypcjach i o możliwości wsparcia nas na patronite.pl/czarne-niebo.